Cześć wszystkim, z tej strony Urgot. Jeszcze tak szybko przed fanmailem dla was taką fajną informację. Otóż 27 sierpnia, najbliższą sobotę o godzinie 16 na naszym TeamSpeaku, którego adres aktualnie się wyświetla na ekranie liga-legend.pl, odbędzie się taki Q&A, gdzie będziecie mogli nam zadawać na żywo pytania. To ogólnie całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo na naszym kanale, także też serdecznie zapraszamy, jeżeli po prostu chcecie nas posłuchać, jak odpowiadam na pewne pytania. Co trzeba zrobić, żeby zadać takie pytanie na żywo? W opisie macie pewien formularz, gdzie musicie podać swój nick z TS-a. Pamiętajcie, musi się zgadzać ten nick z TS-a, ponieważ inaczej was nie weźmiemy. Dajcie tam maksymalnie dwa pytania i wybieracie do których doktorów. Można też wybrać do wszystkich. Prosiłbym też również o szybkie przeczytanie regulaminu, który znajduje się pod tym formularzem, ze względu na to, że po prostu jeżeli pytania nie będą spełniały wymogów, to ich po prostu nie weźmiemy, tak? Niektóre też po prostu nie przejdą tylko ze względu na to, że się będą powtarzały, dlatego nie ma pewności, że pomimo dobrze zadanych pytań znajdziecie się na wizji, także nie pozostaje mi nic innego, jak was zaprosić. Jeszcze raz powtarzam, że 27 października, godzina 16:00 na naszym oficjalnym TeamSpeaku, na którym teraz bardzo często siedzimy, liga-legend.pl. Także zapraszam was tam serdecznie i zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim, z tej strony Urgot. I Neri. I mamy dla was ostatnią część tego dużego fanmaila, czyli jeżeli to oglądacie, minęło 3 tygodnie, odkąd to nagraliśmy i za tydzień się pojawią dopiero nowe paczki. Pół dnia nagrywania. Tak, pół dnia nagrywania non-stop. Ale przejdźmy może już od razu do openingu. Od Mateusza Skarbimierz? Skarbimierz. Ładne. Ładna nazwa miejscowości. Kurczę, paczuszka kupiona na Poczcie Polskiej. Wspieramy Pocztę Polską, może się w końcu ogarną. Ale tam jest drogo bardzo. Bardzo drogo jest, żeby wysłać pocztą. Taka. Proszę bardzo. Paczka. A w środku mamy list! Hej, jest to nasz pierwszy list do youtuberów. W paczce znajdują się dwa fanarty i mały donejcik. Dzięki Urgotowi zacząłem grać ADC, głównie Jhin. Prosimy autografy od nas wszystkich i dodanie w lidze legend. Donate. Zobaczmy, czy to jest fejkowy paysafe card. Ty, może być legitny, 28 lipca. Dwie dyszki. Szybkie sprawdzenie. Mamy tu dobrą kalorię, jabłko i cynamon. Taki batonik. O, kolejne żelki z Zozole. Zapas żelków na rok. O, to jest dla ciebie, Bartek. Co? Bakalandy, tak. Jest, lubię wiemy. Bananowy. O, bananowy jest najlepszy. Żurawinowy. I jeszcze jest dobra kolor. Kokos i orzech. Jabłko i cynamon. O! Dziękopis. Od Mateusza dla Urgota. Bartek, otworzę za ciebie. Jhin! Ale wow. Chciałem na początku narysować Lux, ale mi nie wyszło. Tak, wiem, brzydko rysuję i piszę też. Veigar! Battle Boss! Tak? To jest dwa Battle Boss, tak? Wow. A teraz właśnie grałam Omega Squad, bo dostałam od widza. I okulary C&D. Ale ja nie noszę okularów, więc dla ciebie. Ale załóż. Serio. O kurwa, działający paysafe card! Woo! Skąd wiesz, że to było dla ciebie? Wow. Powiesimy go sobie na ściance jako pierwszy działający paysafe card. Dzięki wielkie. Nie, ja po prostu nie mogę się doczekać. Ja po prostu wezmę tego bydlaka i go otworzę. Jest on od Jakuba z Wieliczki. O kurde, ale... Przysłałeś na sól? Ja byłam w Wieliczce raz. Niezapomniane wspomnienia, naprawdę. Ja też byłem, jak grałem w Lola. Świetne. Patrzcie! O kurwa, ale tam dziwne rzeczy są. Nie wiem, czy było coś widać, ale jedziemy po kolei. Omega! What?! Nie wierzę, człowieku! Ale zajebisty! Go z bud! Wąż! Wow. Nelly, wąż rzeczny! Lulu, to ja. Poznajesz mnie? To ja! Lulu! Wąż rzeczny! Jest niebezpieczny! Jak cię chapnie! Nie dawaj tego wąża! Ale dobry wąż! Wąż jest mój!
Dostaliśmy Hobbita Tolkiena, ale niestety mamy już kopię swoją. To dziś miał swoją. Dobra. O tak, boj, mamy Radek Kotarski, nic bardziej mylnego. O my g... Co? Dobra. Jest, musiała być. To jest sól chyba, nie, to nie jest sól, to jest krynica. Bursztyn! To jest bursztyn. Bursztyn z krynicy morskiej. A wczoraj gadałam z mamą, że powiedziała, żebym pojechała do krynicy, bo nigdy nie byłam. Dobra, tu, mam, tu jest coś ciekawego. Proszę bardzo. Wow, ale świetny. Mam nadzieję, że Lu nie wypiła mikrofonie. Blitzcrank! O, druga ciociu Nelly i kochane urgocie. Dziękuję za wszystkie filmiki live, jakie oglądałem na waszym kanale. Donate skromny, ale na waszych streamach wydałem 500 zł. I mam nadzieję, że paczka się podoba. Ciapate masełko! Ciapate masełko, kojarzę ten. Ale pamiętaj, jak pisałeś na mnie na LOL-u w strofie paczki, że szpakujesz. Możecie wykorzystać ten dziennik do przyklejenia innych fanartów, które nie trafią na ścianę. Ej, ale ładny dzienniczek. Świetny pomysł z tymi fanartami. Powycinać te mniejsze. No. Super, naprawdę super pomysł. Dobra, dostaliśmy takie pióro na ten, na długopisy. Ej, bez kitu. To wygląda zapakowane. Nie, to nie jest zapakowane legitnie. Aczkolwiek to. To jest rzekomy mini dron. O kurwa, to jest rzekomy mini dron! To jest z klocków Lego? Nie, to jest taki klecko podobny. Nie gadaj, że to jest działający dron. Taki mały. To jest na baterię? Czekaj, jakby się steruje smartfonem. Tak. Chyba trzeba go podładować. Dobra, to się będzie ładował przez ten czas. Ja nie mogę, dostaliśmy drona małego. Ale on nie może latać, on musi mieć jakieś sterowanie, Bartek. No, przez smartfona się go... No to chyba przez smartfona on zaczyna latać. Musisz go aktywować. On pewnie się łączy. Dobra, ładuje się. Te boje galerii, Andrzej Mleczko. Ej, on chyba tam dla jakiejś gazety rysował, nie? No. To są te takie z gazet. No. O, przejrzymy sobie. Dobra, co my tu mamy? What? Dostaliśmy portfel! Takie klimaty się podobają. Coś tu jest. W tym portfelu. Ale super paczka. Proszę bardzo, mamy 5 groszy. Grosze. 1 euro. 2 euro. I 5 franków. Z 98. Wow. Co to jest? To jest kompas. Czy to jest kompas? Wow. To jest jakiś wojskowy kompas. Wow. Ej, paczka niesamowita. Ej, to jest zobacz, jest taki choćby wojskowy kompas. Ej, super. Dobra. Dostaliśmy talię do gier. My nie mamy żadnej, nie? No nie. Tylko ładna, z matadorem. Dobra. Teraz ja. No i ostatnia paczuszka, prawie jak święta. Ty mi mówiłeś coś, że strugasz. Czekaj, bo to się zablokowało. Beczuszka. Wieliczka! Jest! Wiedziałam, sól z wieliczki w beczce. Ojej. Prawie jak solo queue. Jaki nie... Co, to jest niedźwiadek? Jest pies. Pies? Tak. Nie, to jest niedźwiedź. Psy nie mają takich rąk. On mnie pytał, jakie uszy ma Lulek. Czy sobie jaja robisz? To kosztowało 71 zł. Co? Zawieszka z bursztynu prawdziwego. What? Hej, fabcie. Lulu sam robiłem. Troszkę soli z wieliczki i tego już sam nie robiłem. Krzyż z bursztynu, figurkę siwany i coś dla ciebie. Drogi Urgocie, czy wyjdziesz za mnie? Tak. Ale wygląda się. Mam zakute pedalsko. Ale paczka super. No. Dobra, to idziemy dalej. Teraz ty wybierasz paczkę. Dobra, dawaj list. Dobra, list. Proszę bardzo. Od Kamili z Warszawy. Stolica. What? No wy mnie po prostu nie mogę! Jakie piękne! Boże, to jest cudowne! A ten sutek Urgota! Moja ulubiona forma lux. Skin od tego i ty. Urgot, wow! Jak ładnie napisałem doktor Urgot. What? Doktor Nelly. Doktor Hoddo R.
O kurde, ale długi. Szanowni doktorze, nazywam się Kamila i wraz z moim chłopakiem Mateuszem postanowiliśmy wysłać do was nasze prace wraz z tym listem. Jestem nim odrobinę przyjęta, gdyż piszę niezbyt ładnie i mam dysleksję. Proszę więc o wyrozumiałość. Spotczko, póki co ładnie ciśnie. Jednak wracając do tematu, osobiście pasjonuję się rysowaniem, szczególnie przy pomocy markerów, których użyłam do tego fanartu. Jak mogliście już zauważyć, tylko biedny Urgot nie posiada skórki. Spokojnie, doktorze Urgocie, nie sugeruję, że jesteś biedny. Chciałam specjalnie z okazji zmiany Urgota oddać pełen potencjał jego nowego, podstawowego wyglądu. Najwięcej radości jednak sprawiło mi narysowanie mistycznej Lux. Wybrałam tą formę, gdyż wydaje mi się, że Nelly dość często ją wybierała, a ja sama wybrałam tą formę. Zaraz po lodowej Lux. Jest moim mainem na Mida, gdyż bardzo przyjemnie się nią gra, a jej charakter i wygląd sprawiają, że mam do niej słabość, tak jak do tematyki światła. Jednak moją kochaną linią od sezonu czwartego jest Botlane, a dokładnie ADC. No i poprawnie. Do moich ulubieńców należą Miss Fortune, szczególnie ta pod przed reworkiem, Caitlyn i słodki szczurek Twitch. No nie taki słodki. Mateusz natomiast specjalnie dla was spróbował swoich sił w kaligrafii. Mam cichą nadzieję, że jego praca przyda się wam jako doktorskie plakietki. Mainuje on topa i supporta, jednak jesteś świetnym junglerem. Może informacje te przydadzą wam się, gdybyście zechcieli kiedyś z nami zagrać. Nasze niki to... Dobra, mamy. Mam nadzieję, że prezenty się wam podobają i do zobaczenia na polach sprawiedliwości. Pozdrowienia i całusy. Nie no, przepiękne, to też. Ej, ale art cudowny. Ładnie napisane. Wow. Ej, to wygląda tak po prostu... Przepięknie, Jezus Maria. No. Ja powiedziałam, teraz te wszystkie, co dostaliśmy fanarty w tym jednym razem, najpiękniejsze fanarty ever. No. Tyle. Super antyramę dla nich chyba, osobną. Super. Dobra, to ja następny liścik. Z jakimś dziwnym kwadratowym czymś. Aleksander z Gniezna. No, patrz, jak już tak spędzała ręka, żeby to otworzyć, bo on chce planszówkę. Uwielbiam gry planszowe i bym się cieszył z jakiejkolwiek. Nie kupujcie mu, bo potem ja muszę w to grać z nim. A tam. Dobra, widzisz, co to jest. Książka na autografy. Doktor Urgot. I tyle. Doktor Hodo. Doktor Nelly. O. Okej. Okay. Dzięki wielkie. Od kogo to jest? Czytałeś? Tak. Od Aleksandra z Gniezna. Gniezna. Co to jest? Podkładka. Podkładka. Gdzie jest nożyk? Ty miał. Dobra, zobaczmy podkładeczkę. Jaka to jest podkładeczka? Dobra, otwieraj. Ja? Tak. Ja. Czarna, ale z rokata. Myślałam, że... What? No, Kanga. No. Dobra. List. Dobra. Siema, jestem waszym widzem od roku. Tworzycie zajebisty content, przy którym trudno się nie zaśmiać. W paczce znajdziecie dwie gry Star Wars dla Urgota. Działają, XD. Ścieżkę dźwiękową i mapę świata Wiedźmina 2. Plus bonus dla Nelly. Jakbyście mogli dodać mnie na LOLu. Spoczko. Autografy też bym prosił. Kartki dołączone, adres macie na paczce. Spoczko. Dobra. Ale będziemy mieli... Pulę do wysłania. O, Force Unleashed chciałem zawsze zagrać. To jest, proszę bardzo, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Mapa świata i soundtrack. To mi się przyda, jako powiesić. W sensie, to nie jest to. To jest, na niej są jakieś plakaty z innych gier. Tu masz mapę świata. To chyba Magica. Trzymam ją gra. No, trzymaj. To jest. Oj. Jeju! Oja, ale ładne! Ale ładne. I ścieżka dźwiękowa z Wiedźmina 2. Musiałam te ramy kupić, dużo. No, ej, i ścieżka dźwiękowa z Wiedźmina 2. Jest! I dwie gry Star Wars. Dobra, Lego Star Wars, kompletna saga, super! Czyli tak naprawdę od czwórki do szóstki. Nie, czekaj, od jedynki do szóstki, tak. Pyk. Podobno działają, także wierzę. Co mają działać? No wiesz, są różne trolle w internecie i różne rzeczy wysyłają. Dobra, i Star Wars Force Unleashed 2. W jedynkę zawsze chciałem zagrać, ale jak jest dwójeczka, to też nie pogardzę.
W dwójeczkę zawsze chciałem, ogólnie z Force Unleashed zawsze chciałem zagrać. Otworzę dla pewności. Jest płyteczka. Dzięki wielkie. I z tego to wszystko. O, dzięki wielkie za gierki, za wszystko. Od Aleksandra raz jeszcze powiem. Dobra. Czekam, że chcę zrobić miejsce. No. Paczka od Małgosi z Katowic. Twoja dzielnica. Obok Katowic mieszkałam. Hopla. Dobra, a karteczka. Ojojoj. What? Cicho, nic nie widziałeś. Lux! Ojej, jaka słodziutka. Jaki urgocik! Patrz, przedziurawiłeś fanarta. Ej, nie przedziurawiłem. Widzisz? Takie ładne rzeczy. Dzięki wielkie. Liścik. Paczkę przygotowałam razem z koleżanką. Witam, dzień dobry. Czytaj. Witam, dzień dobry. W tej paczce znajdziecie dwa fanarty, słodycze, monety, zabawkę dla Lulu, także ten miłego dnia i takie tam. W każdym razie mam nadzieję, że paczka się spodoba. Byłybyśmy szczęśliwe, gdybyście dali nas do znajomych w Lolu. Nasze niki. Okej, okay, PS podobnie. PS przegrał linię. Prawda. Dobra. Ej, a może on tutaj haduje do diamentu przez to, że my go tak cały czas wszyscy się z niego śmieją? No i dobrze, osiągnie coś w życiu. Angry Birds! Dla Lulu to jest chyba zabaweczka. Ej, nie. To jest zabawka dla Lulu. A to jest dla nas. My się będziemy tym bawić, tak? Ja to będę miała u siebie. No dobra. To już kolejna piłka. Ej, nie, nie. Nie bądź szatana, nie bądź szatana. No dobra, niech sobie śpi. Kinder Joy! O, one są bardzo dobre. Mają fajne drugie zabawki. Kinder Joy. To po jednym mamy. Ja zawsze kupowałem jedno i się dzieliliśmy. Mam Baduo. O, to jest to super. Wiśnia, banan, arbuz, jabłko. O nie, to te dobre wafelki, które się kładzie na ciepły ten i się one roztopiają. Topinek. One są pyszne. Proszę, dwa topinki. O, Denta Sticksy dla Lulu, bo jej aktualnie wypadają ząbki, także... Melisa. Melisa, szwajcarskie cukierki ziołowe. O, to coś dla mnie. Na rankedy. Ale samo Melisa. Denta Sticksy dla Lulaka. Denta Sticksa, ale to już dostałam już jedno dzisiaj, to lepiej nie dawać za dużo. Donajcik, to czekaj, ja to rozpakuję. I Haribosy, ale dzisiaj z tych wszystkich najwięcej było Haribo. No, Haribo i tych twoich, nie? Tak. Dzielaś nożyk? Tutaj jest nożyk. Dobra, udało się dokopać. Co to za gigantyczne monety? Wow, niemieckie. Tak, oj, co? Ale... To ma swastykę! To jest za czasów Hitlera moneta! Oh my god! Nie wierzę! Oh my god! 1938! Kuźwa, rok przed wojną! Ej, to jest historyczne! Tu jest też! 41! Kuźwa, to nie jest czas, nie powinno być oddane do muzeum? Nie wiem, ale my mamy niezłą kolekcję w tym momencie. Grubo! Dobra! Dzięki wielkie za paczkę i za te ciekawe monety. Czekaj, weź to na bok, a ja teraz się zajmę tym bydlakiem. Tak, bardzo fajna paczuszka. Bardzo tak fajna. Wszystkie dzisiaj, wszystkie no, były fajne. Dobra, tutaj mamy list. Witajcie, mam na imię Nikodem. Jest to moja pierwsza paczka do kogokolwiek skreślone, którą wysłałem. Nie wiem, czy będzie się podobać, ale mam nadzieję, że tak. W Lolu mam brąz drugi i Nick. Dobra, main Yasuo. Wiem, tak, wiem, Raksuo. Mam 12 lat, proszę jeszcze o przesyłanie autografów. O, jest a tutaj adres. Pozdrawiam. PS, proszę o dodanie w Lolu. I koperta do wysyłki jest w środku. Tak, paczka jest od Nikodema z Tarnowca. Tak. Proszę tak wygląda. Bardzo. Mamy tutaj coś takiego ciekawego. Dobra. Tu są kartki... Przyłóżcie je po jednej do światła i przyjrzyjcie się dobrze. Sam środek, na kartkach są numerki. Nie trzymajcie je do góry nogami. Wydrukowałeś to. Ej, to są takie mindfucki. To są basic cardy. Ej, tu widzę klauny. A co to powinno być? Numerki? Nie wiem. No kosmos, no. Ej, czy to jest jakieś z tej terapii jakiejś? W sensie do takich, w sensie szkolnych? O kurwa. A nie, to jest... Nie wiem, ja jestem chyba jakiś upośledzony, ale tutaj nic nie widzę. Klinika zabycie Best YouTuberem 2017. Mamy dyplom. Tak fajny, taki wycięty. No. Handmade. Dobra.
Dwie paczuchy, proszę bardzo, lejsów. Cebulka. Cebulka i papryka, standard. Eight what? To jest mini stół? Chyba tak. Jesteśmy Brelok, proszę bardzo, czyń honory. A więc w czasie, tu jakieś pudełko. What? Dostaliśmy petardy. Nie dotykaj. To są petardy. Nie, bo nam rozrywali jej japy. Wrzucimy to do ogniska. Nie, one są takie przecież niebezpieczne. W sumie w takie upały. Ja się boję petard, powiem szczerze, nigdy nie odpalałam, bo się bałam, że mi to wybuchnie w ręce. Uwaga. Co to jest? Z modeliny. Z modeliny. Z klawiatura? No. Ej, fajna. O, dobra, tutaj mamy jakieś liściki. Dobra, klinika. Jaki fanarcik. Dzięki wielkie. Rosy po podłodze, omygy. XDDD. To są papierki zwykłe. Ej, przykro mi, ale... Szanujemy swój czas. Nikt nie będzie tego sprzątał. Chyba, że coś tam jest. Nie, nie. O Jezu, teraz po tym odcinku policzymy, ile już łącznie mamy tych donate'ów. Tak. Bo puszka jest praktycznie zapełniona, no. Proszę bardzo. 2 złote. Nice. Ojej, dobra. I z tej dzięki paczki bardzo, to wszystko. Dzięki bardzo, za stół. Dzięki bardzo. I przedostatni list. Od Beaty z Olsztyna. Ale ładnie napisałaś. Droga kliniko. Pozdrawiam was serdecznie, a szczególnie reprezentację w postaci doktora Urgota i doktor Nelly. Mam 21 lat. Zakopuję nogi w doniczce, bo niedługo pora umierać. Ojej. I studiuję. Aspirując również do bycia doktorem, ale takim nudnym, zakopanym wśród książek. Współczuję. Gram dopiero od 1,5 roku, jestem w silverowym plemieniu, ale daje mi to dużo radości. Chcę wam podziękować, że jesteście wyjątkowi wśród polskich ligowiczów. Wasza pozytywna energia oraz luz i humor sprawia, że wasze filmy i streamy oglądam z przyjemnością. Dzięki, że jesteście. Przesyłam 2 fanarty spod mojej ręki. Z góry przepraszam za tego małego szatana, ale jest wdzięcznym obiektem do rysunku. Możecie go spalić, dlatego macie też fidla. Mój nick. Mój nick Lolo. Spoczko. Pozdrawiam, trzymajcie się, Beata. Dzięki wielkie. Oh yeah, handluj z tym. Ale fajny. Zarąbisty. Oj, już mi nóż spadł. Wow. Ej, ładny bardzo. Zarąbisty. Proszę bardzo. I ostatnia. Ostatni list dzisiaj. Kurczę, jaki adres ładnie wydrukowany. Jest ona od Krzysztofa z Brzowa. Bębrzowa? Bębrzowa, chyba Bębrzowo. Dobra, jedziemy. Ojej, dobra. List. Ale tu jest, kurczę. O, udało mi się chyba. Okej, okay, to jest chyba do autografu. Tak. Jest i list. No, Bębnów to jest bardzo. Bębnów. Oj, dobra. Wow, wydrukowane. Cześć, jestem Krzysiek. Oglądam was od momentu, kiedy zainstalowałem Lola. Bardzo chciałem autograf od Hodo Urgota, kapitana Nelly. Zaadresowana koperta znajduje się w paczce. Mój nick w Lolu to. Okej, okay? Dzięki. Moim marzeniem jest, abyście mnie dodali do znajomych. Pozdrawiam was, drodzy tutorzy. PS, paczkę robimy z mamą. O kurde. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy serdecznie. Dla najśmieszniejszej Lux Ewene. O kurde, dla najlepszego youtubera. Masz. Tu z tyłu donajcik. Ej, ale jestem też dobra, co nie? Nie tylko śmieszna. Jest Urgocik, doktor Urgocik chyba. Chociaż ma taką czapkę trochę jak papież. Dobra, napis klinika. To jest chyba tak na... Tak, to jest sobie takie do wpięcia jakby. No. Jakby jakieś pielęgniarki. Uuu! O! O nie, to są te Monty! One są dobre. O, to jest też troll. No. Dzięki wielkie. Bartek będzie całkiem gruby. Co nie Bartek? I donajcik ostatni. Ojej. Nie będę gruby. Dobra, donajcik. Ale to się łatwo odklei. Dobra. Jezu, już się wysypują. Dobra, skarbonka jest pełna, także będzie wielkie liczenie. W
sumie wyświetli się w tym momencie kwota, jaką zbieraliśmy i tą kwotę też przeznaczymy na po prostu zakup lepszego sprzętu do fanmaila, bo wiecie, teraz jest taka trochę prowizorka, że przestawiamy stół i tak dalej. Fajnie byłoby po prostu mieć tutaj na tym oświetlenie kamerę. I kamerę. Tak. Także spróbujemy zainwestować w takie rzeczy, ale... Potrzymaj. Jakby ci to upadło na stopę... O Jezus! Jakby ci to upadło na stopę, to by chyba tak, połamało coś. Tak, miałabym zmiażdżoną. Dobra. Udało nam się. Jednego dnia wszystko nagraliśmy. I dzięki wielkie za wysyłanie i za tydzień już się widzimy z takim bardziej aktualnym odcinkiem, bo ten jest nagrywany 5 sierpnia. A ja mamy sprzątanie. No, sprzątania mam mnóstwo. Także dzięki super. Wielkie. Jesteście naprawdę mega z tymi paczkami, że chyba się chce w ogóle iść na pocztę, robić to wszystko, rysować fanarty. Ej, wyślę sama do siebie. Dobra. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć. Cześć.